Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Tak szybko, zanim przejdziemy do lekcji. Zapraszam na darmowy wideokurs maturalny z matematyki. Jeśli zdajesz maturę, zobacz go koniecznie. Link do tego kursu jest tutaj pod filmem w opisie. Zapraszam gorąco. Zadanie 26. Kąt alfa jest ostry i sinus kąta alfa wynosi 1/4. Oblicz 3 dodać 2 tangensy kwadrat alfa. Tutaj jest moja sugestia. Skorzystać z rysunku pomocniczego. O, jakiś tutaj sobie weźmy trójkąt prostokątny. Tutaj będzie kąt alfa. I tak sobie możemy umownie zapisać. Przypomnijmy z definicji. Jak mamy tutaj kąt jakiś tam alfa. Naprzeciwko alfa jest A. Tutaj jest kąt prosty. Naprzeciwko prostego jest C. I tutaj będzie B. I z definicji sinus alfa, to można w tablicy odnaleźć, to jest A do C. To jest A do C. Czyli to, co leży naprzeciwko kąta alfa, do tego, co leży naprzeciwko kąta prostego. No i u nas tak jakby elementowi A odpowiada jedynka, bo tu jest 1, natomiast C odpowiada 4, czyli mamy 1/4. Mamy 1/4, czyli w zasadzie zobaczmy, tutaj jest 1, tu jest 4. Teraz, co to był tangens? Tangens na mocy definicji funkcji trygonometrycznej to było A do B. A do B. No to musimy mieć B. No my nie mamy tutaj B, no ale jak to B uzyskać? Mamy dwa boki, no to trzeci bok policzymy stwierdzenia Pitagorasa. Czyli co? 1 do kwadratu plus b do kwadratu daje nam 4 do kwadratu. Zatem 1 do kwadratu plus, może tak, 1 też na drugą stronę, czyli b kwadrat to się równa 4 do kwadratu odjąć 1 do kwadratu, czyli b kwadrat to jest 16 odjąć 1. 16 odjąć 1, czyli 15. B kwadrat to jest 15, czyli b to jest pierwiastek z 15. B to jest pierwiastek z 15, tutaj mamy pierwiastek z 15, zatem tangens kąta alfa to jest 1 do pierwiastka z 15, 1 do pierwiastka z 15, możemy usunąć niewymierność mianownika, ale nie musimy, ponieważ do wzoru tutaj, znaczy do tego będziemy obliczać tangens kwadrat. No zobacz, możemy już tutaj podstawić sobie tangens kwadrat i będziemy mieli, że 3 dodać 2 razy tangens kwadrat, czyli 1 przez pierwiastek z 15 do kwadratu. Czyli 1 przez pierwiastek z 15 do kwadratu, czyli to będzie 3 dodać 2 razy. 1 do kwadratu to jest 1 i pierwiastek z 15 do kwadratu to jest 15. O, mamy coś takiego. Czyli wychodzi 3 dodać 2 razy 1 to jest 2, 2, 15. Czyli mamy 3 i 2, 15. I to jest rozwiązanie naszego zadania. Dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zapraszam na pełny wideokurs maturalny z matematyki. Link do niego jest tutaj na dole pod filmem. Jeśli znasz kogoś, komu mógłby się on przydać, podeślij im proszę do niego link. Pozdrawiam serdecznie. Mister Ciupi.